targi książki Empiku dostępne na empik.com i w salonach na terenie całej Polski. Na empik.com zdobądź nowości wydawnicze z rabatami do minus 50%. Jesteś klientem Empik Premium? Skorzystaj z darmowej dostawy oraz przyjdź do naszych salonów, w których czekają dodatkowe promocje. Chcesz więcej? Weź udział w kilkudziesięciu spotkaniach z autorami najważniejszych premier oraz wejdź na empik.com i sprawdź, jakie inne atrakcje dla Ciebie przygotowaliśmy. Na program zaprasza sponsor. Producent herbat marki Lipton. Nie wolno szaleć, nie wolno. Wolno, wolno. Dzień dobry, witamy wszystkich, a właściwie dobry wieczór. Kontynuujemy nasze spotkania w ramach targów książki. To jest wielkie święto literatury w Empiku, ale świętujemy rzecz jasna w towarzystwie autorów i ich książek, w tym przypadku autorek i ich książki. Na naszej kanapie Magdalena Grzebałkowska i Ewa Winnicka. Witamy Was gorąco. Dzień dobry. Magda ma okulary, a Ewa nie, tak będziemy Was rozpoznawać. Dobra. Bernard, ja mam, tylko zdjęłam. Oczywiście, nie wątpię, że możesz mieć okulary. Bernard tłumaczy nasze spotkanie na język migowy i stąd też prośba, którą wyraziłam poza jeszcze anteną, ale teraz to powtórzę, o to, żebyście przynajmniej próbowały nie mówić w tym samym czasie. Dobrze, proszę pani. Cieszę się, że ustaliłyśmy te fakty. I przypomnę jeszcze, że trwa nasz konkurs. Zanim przejdziemy do rozmowy, to wysłuchajcie informacji o konkursie, bo może na przykład weźmiecie udział jutro. Mamy taki konkurs robiony wspólnie z herbatą Lipton i polega on na tym, że trzeba popijać herbatę Lipton i zrobić sobie zdjęcie. Albo kupując na targach książki, albo oglądając na przykład nas teraz, można sobie zrobić zdjęcie oglądając nas, albo czytając zakupioną książkę i przesłać to zdjęcie na odpowiedni adres premiera@empik.com. I są nagrody w wysokości 1000 zł w sumie, to są bony na zakupy empikowe, 500 zł za pierwsze miejsce, za drugie 300 i 200 za trzecie. A to nie my musimy płacić. Nie, wy możecie wygrać, a co więcej, nie, chodzi nam o to, żeby właśnie te zdjęcia móc też potem pokazać. Udział. Po naszym spotkaniu rozwiążemy dzisiejszą odsłonę konkursu, więc będziemy mogli zobaczyć czytelników, uczestników naszych spotkań. Jak się starzec... No właśnie, to jest to. To powoduje, że trudno jest wypowiedzieć to słowo, ja się go po prostu wewnętrznie boję. Jak się starzeć bez godności? To jest tytuł książki, to jest także cykl podcastów, które nasze gościnie prowadzą. Zanim przejdziemy do samej książki, musimy wyjaśnić sobie kilka zasadniczych pojęć. Zacznijmy od, może z godnością jest trudniej w naszych czasach, więc zacznijmy od starości. Co oznacza starość? Ewa, co to jest starość? Co to znaczy starzeć się? Definicja. No, starzenie, bycie starym, to oznacza tak generalnie nie bycie młodym. Tak bym to. Świetnie, tak bym to w skrócie opisała. Ale to powoduje, że będę musiała zapytać, co to znaczy być młodym, więc może po prostu dopełnimy. Tak, jest takie równanie z dwoma niewiadomymi. Ale to jest taki stan, który nas dopadł. To znaczy taka refleksja, że długo bardzo zapowiadałyśmy się dobrze, wiesz, być może coś, robiłyśmy jakieś rzeczy, niektóre z nich były bardziej udane, niektóre mniej, ale przynajmniej ja miałam taką perspektywę, że wiesz, teraz jestem w takiej poczekalni, jeszcze teraz robię jakieś rzeczy, które są takim przygotowaniem do jakiegoś, wiesz, wielkiego wow, które nastąpi. I w pewnym momencie przychodzi taka świadomość, że to już jest właśnie to. To wow. Że to wow było, że to wow, że nikt nie zauważył było, kiedy. Tak. I teraz wiesz, poza tym jesteś bombardowana takim kultem młodości, to znaczy to, że już się w ogóle nawet chociażbyś naprawdę bardzo się starała i bardzo młodzieżowo się zachowywała i wiesz, i mówiła yo, yo i tak dalej, no to się już po prostu nie łapiesz. Chyba w latach 90. do tego. Ale 1800. To nie wiem, jak teraz młodzież mówi. Czyli nie wiem, że teraz mówicie. No, zaraz wam powiem, jak my mówimy, to się stanie jasne. Podczas tej rozmowy wykaże się ten dysonans, ona prawda, nas językowy. Będzie disować. Disować, tak, tak. Ale serio mówiąc, czyli co, że to jest jakiś taki stan, na który się za bardzo nie ma wpływu, tak? Bo człowiek tylko długo myśli, że ma wszystko przed sobą, a potem nagle się okazuje, że bach i może tylko udawać młodego. Że nawet nie udawać, tylko wie, że trzeba sobie, trzeba wiesz, przeorganizować życie i sposób myślenia. Tutaj przywołam bohatera biografii Magdy Zdzisława Beksińskiego, który Magda pisze, opowiadał o tym życiu tak, że ono się kończy, znaczy płyniemy wszyscy rzeką, na końcu jest wodospad i teraz chyba na tym to polega, żeby do tego wodospadu w miarę komfortowo i wiesz, z taką radością
Albo dopłynąć do tego wodospadu w fotelu wygodnym, a nie na kaktusie. Albo na jeżu na przykład, prawda? Zwłaszcza, że jeż mógłby też tego nie przeżyć. Nie byłoby lubić. Mu przykro. Tak. Byłoby mu przykro. Byłoby mu przykro, a kaktusa trochę mniej żal, chociaż pewnie to jest taka jakaś, filozoficznie to pewnie dałoby się jakoś wskazać, że jestem złym człowiekiem na podstawie tej wypowiedzi. I ty, Magda, się z tym zgadzasz, tak? No tak, ja się zgadzam. Ja się zgadzam ze wszystkim, co mówi Ewa. Dlatego mamy tak wspaniałą drużynę. Nie wiesz co, chodzi też o to, że tak mówiąc serio, że nikt nas do tego nie przygotowuje. Starość jest normalna, śmierć jest normalna, wszyscy kiedyś umrzemy. Ale to mamy taką zasłonkę za pięćdziesiątką, wielką społeczną zasłonkę, że tam w ogóle nic nie wiemy, co się dzieje i nikt nam nic nie mówi i nagle ty docierasz, masz tę czterdziestkę, idziesz, docierasz do tej zasłonki, nagle pozostajesz zupełnie sami, nie wiesz, co robić. I nasza książka i nasz podcast wynika z tego, że chciałybyśmy się dowiedzieć, co nas czeka, bo to, co nam się pokazuje, to nie bardzo nam się podoba. Trzeba tam dużo godności włożyć w starzenie się, a my tak nie chcemy. Poza tym my mamy dosyć mamy poczucie humoru z Magdą i dobrałyśmy się jak w korcu maku, znamy się bardzo długo, ale śmiech i sarkazm i takie to jest coś, co pozwala nam tą potworność życia jakoś opanować. Psychologowie mówią, że śmiech i sarkazm właśnie są jednym z najbezpieczniejszych sposobów, jednymi z naj... jak to się Magda jest odmienił. Dobrym sposobem. Tak, dobrym sposobem na wyparcie rzeczywistości. Czy wiesz, lepszym niż alkohol, narkotyki, no śmiech jest czymś takim... Tak, bo jednocześnie jesteś w kontakcie z rzeczywistością, to nie jest eskapizm. Ja specjalnie nie powiedziałam na początku, że oczywiście na naszej kanapie siedzą dwie wybitne reportażystki, które mają na swoim koncie liczne sukcesy, bo liczyłam właśnie, coś tak przeczuwałam, że ta opowieść o starzeniu się może być właśnie ujęta w ten sposób, jak przedstawiła to Ewa, czyli z jakimś takim, z taką dezynwolturą, no, pomniejszając rzeczy, które wam się rzeczywiście obiektywnie udały i w ocenie profesjonalistów wręczających nagrody i w ocenie czytelników waszych książek, więc no, ciekawiła mnie ta wersja, ale rozumiem, że tutaj działa ta też ironia i sarkazm. Nie, to jest skromność, to skromność. Aha, przepraszam, działa też skromność. Jasne, a w takim razie, czy w ogóle w dzisiejszym świecie godność to pojęcie jeszcze funkcjonuje, bo to mi się wydaje, że o ile starzenie i starość łatwiej złapać, to coś takiego jak godność dosyć trudniej uchwycić. Wiesz co, to jest tak, że my do końca nie wiemy, co to znaczy ta godność. I ponieważ chciałybyśmy zagarnąć skrzydłami, jak Reduta Ordona, wszystkich ludzi koło pięćdziesiątki, wszystkich przytulić do serca, po pięćdziesiątce starzy... Po 40, bo oni też już mają pieniądze, tak, żeby kupować książkę. Ty, Agnieszko, jesteś z roku 89, więc jeszcze nie wiesz, co to znaczy, ale kiedyś będziesz na naszym miejscu i po prostu chodzi o to, że starzejmy się wspólnie i niech każdy starzeje się jak chce. I dla jednych brak godności to jest wtedy, kiedy na przykład obstrzykają się botoksami i tak dalej, więc przyjmujemy tych, proszę bardzo, i robią sobie te usta takie wielkie, a inni po prostu chcą się marszczyć, nosić hipisowskie sukienki i nie golić nóg. Tych bierzemy, wszystkich bierzemy. I właśnie to jest... Znaczy ja dopuszczam, że ktoś ma niewygolone nogi i botoks też. To nie, są różne warianty, tak to jest jak z klockami. Tak, triady. Nie ma takich ludzi. Albo botoks, albo włosy na nogach. Proszę Państwa, jeżeli ktoś ma botoks w ustach i niewygolone nogi, to prosimy o zdjęcie. Zdjęcie. Ufundujemy będzie... nagrodę. Nie, ale jeżeli to będzie zdjęcie z herbatą Lipton, tak, i, my będziemy... tam będziemy, to masz brać udział w konkursie, który prowadzimy. Tak. Jest szansa na nagrodę. Czy książka była od razu w planach, jak zaczęłyście gadać, czy właściwie najpierw było gadanie, a potem pomysł na książkę, bo już jesteście w praktyce? No i ponieważ się starzejecie, to wiecie, że nie warto, że skoro można zrobić książkę od razu, to lepiej też pisać książkę, mając doświadczenie z podcastem. Nie, to ona wymyśliła. To wszystko jest jej wina, proszę pani. Ona wymyśliła ten podcast. Ja tylko jestem skromnym podwykonawcą i któregoś. I już miałyśmy całe 3 miesiące podcast. Już byłyśmy po prostu w Radiu 357, byłyśmy już naprawdę słynnymi, starymi, doświadczonymi podcasterkami. Tak, wiesz, Agnieszka, zawsze wszyscy podcasterzy no, mają książki. No to jest oczywiste. Tak. No więc jak już miałyśmy trzech czytelników, trzech słuchaczy, to zapragnęłyście o czytelnikach. Tak. Ewka zadzwoniła i mówi, bo ja jestem z innego miasta i Ewka z daleko na północy. Mieszkam i Ewka dzwoni, mówi, Magda, robimy książkę. O tyle to było łatwiejsze, że my tak naprawdę do tej pory pisałyśmy książki. Dla nas gadanie do, powiedzmy, do radia, do para radia, to jest nowość i straszna radość, a ta książka to po prostu, wiesz, no, naturalna rzecz. Idziesz po zakupy, i piszesz książkę.
Ale te książki, które do tej pory czytałam, wasze książki, to były książki, w których nie miałyście szansy i podcast wam to dał, myślę, tak bardzo i tak śmiało zagłębiać się w siebie, bo jednak praca reportera powoduje, że człowiek musi spędzić wiele godzin i to jest jego praca, a potem musi ukryć swoje ego. Tymczasem ten podcast, no i ta książka też, pozwala swobodnie penetrować nie tylko wasze historie rodzinne, no ale właśnie przede wszystkim wasze przemyślenia i relacje. Zanim jednak do tego dojdziemy, to pytanie, którego miałam zacząć i zapomniałam oczywiście, bo no, czuję potencjał, że zostanę zagadana i zapominam w związku z tym. Jak się przygotowywałyście do naszego dzisiejszego spotkania? Albo i chciałam od razu jakby ujawnić, jak różnie przygotowywałyście się, żeby podkreślić różnicę między wami, co też jest wielką frajdą i w słuchaniu was, i w czytaniu, bo z tych pewnych napięć, myślę, powstają ciekawe treści. Więc no, za Ewę mogę powiedzieć, bo widziałam, jak grubo po północy żegnała znajomych na stacji warszawskiego metra. No, nie były to wczesne godziny wieczorne, tak bym powiedziała, więc ty się, Ewa, przygotowałaś po prostu w towarzystwie ludzi, społecznie, wczoraj w nocy, dzisiaj rano. Ja po prostu jestem uczestnikiem kultury. Jest festiwal filmowy, takie święto doroczne, festiwal filmów dokumentalnych. No i tak się zdarzyło, że niektóre filmy po prostu kończą się bardzo późno, a niektóre... A niektórym się film urywa. Ale to akurat nie był ten przypadek. To na pewno nie. Zresztą no, z panią prowadzącą też tam była, no przecież to nie, no, nie wiesz... Oczywiście, wiesz, w jakiś sposób to podejrzałam. Tak. Ucieszyłam się nawet, że dokładnie w tym samym momencie przypomniałyśmy sobie, jak rozumiem, że jednak jutro jest dzień pracy i należy wrócić do domu. W tym czasie ty spałaś już, tak? Oczywiście, o tej godzinie, co wyście się żegnały na stację, to ja już dawno spałam. Ja w ogóle wczoraj poszłam skandalicznie późno spać, bo poszłam spać po 12. Nie, o 21 to ja już leżę w łóżeczku zwykle, ja kocham leżeć w łóżeczku. Ale wczoraj akurat Paweł przyszedł do Karoliny w odwiedziny, ja mieszkam u Karoliny i po prostu no, siedzieliśmy, zabawa była. Przed północą puszczaliśmy sobie różne ulubione teledyski na ścianie i to był po prostu przecudowny wieczór. Siedzieliśmy sobie w trójkę, a Karolina nawet leżała na podłodze i oglądaliśmy różne teledyski. Ja czy tam... Paweł i Karolina są powszechnie znane osoby, czy...? No Paweł Goźliński i Karolina Goźlińska, to no, nie wiem. Tak, no to tak. Powszechnie, myślę, nie? No i wspaniale. Potem Paweł wyszedł, bo on tam już nie mieszka i ja poszłam spać. To było tak koło 12. Myślę, że Paweł i Karolina będą szczęśliwi, jeśli tak. Opowiesz więcej. Dlaczego już tam, nie mieszka? Tak. Jakby chcemy to kontynuować teraz, czy...? Nie, to ja potem dogram, słuchajcie, w podcaście. Dobrze, to wracamy do książki i do tego, co jest... Karolina po prostu nie pozwoli ci tam dzisiaj wrócić. Pozwoli. To gdzie pójdziesz? Poza tym jakby... Karolina mi ciągle zarzuca, że nie mówimy o niej w tych filmikach. Gdzie ja pójdę? Ja pójdę na festiwal filmów dokumentalnych. Dokładnie. Tam można dosyć długo oglądać filmy, a potem się zaczyna nowy dzień i można wrócić na targi książki. Dobrze, to od czego zaczynamy? Może zaczniemy od tego, że w książce mamy wiele, że tak powiem, form, czyli możemy poczytać, ale możemy się też pobawić, poćwiczyć, pograć. Chciałam, ostrzegałam nawet już Bernarda, że być może przytoczę podczas naszego spotkania jedną z gier zdrowotnych. No, uprzedzałam go, ponieważ wiem, że w tłumaczeniu mogą niektóre wasze fajerwerki słowne po prostu być problemem. Gra pierwsza, gra druga, gra trzecia. Która z tych gier zdrowotnych, bo nie, nawet czwarta jest. Zdrowie, jak wiadomo, też się wiąże z wiekiem, tak? No to jest jasne. Myślę, że nie musimy tego tutaj też nawet naszym widzom opowiadać. Którą z gier przytoczyć? Bo chciałabym też od razu wprowadzić, czytając fragment książki, w jej nastrój naszych widzów. No, wybierz numer. Od 1 do... Nie ma, od 1 do 4. Pamięć. Nie, to ty, Magda, wybierz. 3. Numer 3. Gra trzecia, to jest gra w medycynę alternatywną. To są takie gry właśnie, bo im człowiek starszy, tym więcej o zdrowiu, tym częściej spotyka się z ludźmi, którzy też interesują się zdrowiem. Nie wiem, czemu wybrałaś tą grę. Akurat moim zdaniem no dobrze, pierwsza to pierwsza. Jest... No to no pierwsza. No właśnie. Ja mówiłam 3? Pomyliłaś się. Chciałam powiedzieć jeden. Gra pierwsza, czyli to jest taka gra, że mogłybyśmy zagrać, bo na przykład siedzimy, prawda, spotkałyśmy się i gramy w grę pod tytułem CMB, czyli... Ja nie pamiętam. Co mnie boli. Co mnie boli. To taka typowa polska gra. Tak. Bardzo i w tej popularna. Grze po prostu w dowolnej kolejności każda z nas wymienia swoje choroby i bóle. Tak. Już wam się zdarza podczas spotkań z innymi ludźmi no to robić? No oczywiście. Tak? Zwłaszcza jak na przykład nie możemy dojść na to spotkanie, ponieważ bolą nas kolana. I dzwonicie to wtedy... na przykład tak. Kolano. Można też dodawać te bóle fantomowe, czyli to nie muszą być rzeczywiście stwierdzone jakieś schorzenia. Kolejny zawodnik musi podważyć dolegliwości osoby, która mówi, a potem przedstawia swoje choroby w jak najciekawszy sposób i podwójnie punktowane są takie same dolegliwości jak u przeciwnika.
No czyli na przykład ty mówisz, przychodzisz na spotkanie, umawiamy się w kawiarni we trzy i ty jest przychodzisz, piękny mówisz, dzień, świeci piękny słońce. Dzień. Ty mówisz, dziewczyny, jak mnie dzisiaj łeb boli, wtedy ja mówię na przykład, daj spokój, mnie to głowa bolała, w ósmej klasie podstawówki tak mi łeb bolał, że mi prawie pękła czacha. Na to Ewka mówi, błagam was, was bolała głowa. No i tak się rozwijamy i na przykład można też się powoływać na choroby znajomych. Mhm. Na przykład moją babcię w 43 tak łeb bolał, że jej pękł. No i to wiesz, mnóstwo ludzi ma różne takie przypadłości. Mojej babci pękły dwie głowy. No, mojej babci pękły dwie głowy i wtedy masz podwójną punktację, także to... Tak, i wygrywa uwaga zawodnik, który przeżył śmierć kliniczną, ponieważ jakby śmierć kliniczna jest punktowana podwójną pulą punktów. Szczerze, nie słyszałam tak przezabawnej gry w Co mnie boli jeszcze nigdy i bardzo chciałabym chodzić na te wasze spotkania towarzyskie. Zapraszamy cię. No ale tutaj docieramy właśnie do tego dystansu, humoru i innej rzeczy. Tego się, kurczę, nie można nauczyć, no. To nie może być tak, że sobie siadacie, to my tak się trochę z tej starości pośmiejemy, tak trochę ją w ten sposób obłaskawimy, tak trochę też kokietujemy, że niby jesteśmy takie stare, zdradzimy też trochę swoich dolegliwości. Tu musi być jakiś głębszy plan, myślę, że to jest jakiś chytry, ustalony z jakimiś specjalistami od w ogóle mieszania ludziom w głowach. Na czym on polega? No chyba na tym, żeby zdobyć oczywiście władzę nad ludźmi, prawda? Znaczy nad podstarzałymi, znaczy ludźmi w wieku przedstarczym, tak. Nie wychodząc z domu, parafrazując Mazłowską, prawda? Tak. Czyli myślę, że my naprawdę, Agnieszka, zagospodarowujemy niszę, tak. Której tam to jest wiesz, terra incognita. Zaczyna tam być super niedźwiedzie polarne. Mhm. No, zapraszamy. Słuchaj, no przecież wystarczy powiedzieć, że twarde dane, bo jednak jesteśmy reporterkami, czyli hihi, śmichi, ale mamy porządny research, twarde dane pokazują, że za tam 20 chyba lat, to jest w książce napisane, nie pamiętam już dokładnie, będzie 14 milionów ludzi po 50. 14 milionów, a w Polsce ludzi będzie nas chyba 60% albo 40%, bo to ja z matmy zawsze byłam doskonała. Słuchaj, jesteśmy milion, naprawdę, mówiąc za Mickiewiczem, jesteśmy milion, a nawet 14 milionów. Naprawdę to jest potęga i naprawdę nie tylko my nie wiemy, co jest za tą zasłonką pod tytułem starość. I naprawdę chcemy robić, co chcemy. Nie chcemy, żeby nam ktoś... I zabrzmie teraz jak polityk, jak polityczka, nie chcę. Tak, znaczy, no tak, no wiesz. Ale chodzi o to, że nie chcemy, żeby nam na przykład mówiono, co mamy robić albo czego nie robić, czego, co wypada, co nie wypada. Na pewno spotkałaś się, tym palcem macham jak taka polityczka, na pewno spotkałaś się nieraz w życiu z czymś takim, no wiesz, w twoim wieku to już nie wypada. Nie, bo ty jesteś jeszcze młoda. No, ja jestem za młoda na takie teksty. Tak, za młoda na takie teksty. Ale no. Czy wy się naprawdę spotkałyście z takimi tekstami? Wiesz co, jak ja poznałam mojego męża i to miałam 24 lata, miałam wtedy takie włosy dotąd i on powiedział, że muszę te włosy, mogę sobie teraz zapuszczać, ale jak będę stara, czyli jak będę miała 50 lat, no to muszę już obciąć, krótkie. Bo nie wypada, żeby kobieta w tym wieku miała długie włosy. To oczywiście jest nadal mój mąż, on się zupełnie zmienił, on wychowany jest zupełnie... Teraz sam ma długie włosy po prostu. I teraz sam ma długie włosy, a ma 60 lat, więc naprawdę można pójść do przodu, ale często się słyszy, albo na przykład idzie jakaś świetnie ubrana kobieta po ulicy, wiesz, zwraca uwagę na siebie, ale ma na przykład 70, a jest ubrana, wiesz, w róże, w kwiaty, w czymś i ktoś mówi w czymś i mówi się jej, to nie wypada, jak ona wygląda, stara wariatka. Koszmar. To chyba trochę się zmieniło, czy nie? Bo rzeczywiście... Co, ty, bańka Warszawa, tak? Tak? No. Tak, ja myślę, że my żyjemy w ogóle w innym świecie, znaczy naprawdę. Myślimy też o tym, że nie wiem, ktoś, nie wiem, ma, wiesz, dobiega pięćdziesiątki i żyje w jakimś toksycznym układzie rodzinnym. Wiesz, i myśli sobie, kurczę, no już za późno, nie? Żeby na przykład... Dlaczego? Wiesz, myślę, że to jest takie... Mamy poczucie, żeby, wiesz, rozwalić takie bańki stereotypów. Ale jednocześnie... Żeby ten fotel, na którym płyniemy do wodospadu, był jak najwygodniejszy. I żebyśmy na przykład były na nim tylko my, lub żeby była ta osoba na tym fotelu i te osoby, które chcemy zabrać, tak? Nawiązując do tego tkwienia. No ale rzeczywiście tak jest, o czym wspomniałaś na samym początku, że świat jednak, no... Oczywiście fajnie było powiedzieć, że to jest taka nisza i nikt jej nie zauważył, ale nie jest to prawda, bo ta nisza po prostu jest zagospodarowana na co dzień inaczej niż wy to proponujecie zrobić, czyli ze swoim dystansem, poczuciem humoru i pewnym takim niewalczeniem z tym, czego walczyć nie można, a odzyskując ten czas, robienie rzeczy, na które naprawdę warto go poświęcić. Więc cała ta machina działa, żeby nam powiedzieć różnymi tekstami a la Coelho, że przecież zawsze możesz zmienić siebie, zawsze drobnymi kroczkami możesz pokonać trudne sprawy. Wystarczy, mąż ci bije, dzieci ci nienawidzą, po prostu zmień coś w swoim życiu i zacznij realizować plan. Albo nieś ten krzyż, bo są albo też ten krzyż, oczywiście. I teraz te zmiany wyglądają mniej więcej tak, że dobiegasz do pięćdziesiątki i oczywiście możesz wszystko zmienić, co cię boli, ale jesteś na przykład zwolniona z pracy, bo
bo jesteś właśnie w takim wieku, gdzie uważa się osoby już za nieproduktywne i mniej atrakcyjne, prawda? A ja bym chciała jeszcze powiedzieć, że jeżeli ktoś potrzebuje takich koelizmów, to s'il vous plaît, jeśli to komuś, francuski, jeśli to komuś pomaga, to proszę bardzo, ale my stawiamy na ludzi, którym to nie pomaga i nawet jesteśmy samozwańcze, tak zwane nieczułe przewodniczki. Mm-hmm. A Natalia de Barbara o tym wie? Nie, wiemy. Nie wiemy, nie mówcie jej. Nie mówcie jej, bo pewnie będzie jej przykro. Nie, no poczuję po prostu konkurencję na plecach. Mm-hmm. Nieczułe wobec świata, czy nieczułe wobec siebie przewodniczki? Nieczułe wobec... My chyba w ogóle jesteśmy nieczułostkowe. To była gra słów, ale tak nieprzemyślana teoria. Tak, nieczułe wobec tego, że ktoś tam będzie mówił, co my mamy robić, bo jesteśmy już stare, albo czego nie mamy robić. Wszystko będziemy robić. Raz jeszcze zadam to pytanie, a kto wam zabrania robić wszystko? Magdzie Grzebałkowskiej i Ewie Winnickiej. No słuchaj, aborcji to już nikt tam nie zakaże, bo już jesteśmy za stare na to, ale cały czas, ja się czuję cały czas pod presją, jak takie jajko położone na maszynie, która idzie tak coraz niżej i naciska. Wygląd, czy się obstrzykiwać, czy się nie obstrzykiwać, wiesz, oglądasz gazety, musisz być chuda, musisz być płaska, czy w sensie... Na twarzy, bo tu musisz być wypukła, tu musisz być gładka, musisz mieć takie fryzury, a nie takie, musisz nosić ciuchy, co miesiąc moda się zmienia. Dobra, jak chcesz taka być, to bądź, ale nie wszyscy tacy muszą być. Ja myślę, że ograniczenia masz w głowie, wiesz, swojej własnej. Że na przykład, wiesz, widzisz... Tak, ona ma ograniczenia w głowie? Tak, to jest widać. Taka figura. No, mam ograniczoną retoryczną. Retoryczną w głowie, no. Tak. Wiesz, no... Masz ludzi, którzy mówią, żeby na przykład nie używać medycyny estetycznej, naprawdę, bo jest to żenujące. Ale z drugiej strony ci sami ludzie czasami, którzy uważają, że używanie medycyny estetycznej jest żenujące, uważają, że również żenujące jest mieć zmarszczki, wiesz. No, tak. Rany boskie, no to ta afera związana z Sarą Jessica Parker, no to było, wiesz, na takim, wiesz, skali hollywoodzkiej potworne. Ta afera, wiesz, polegała na tym, że dostrzeżono nagle, że ona ma zmarszczki. Tak, że ona ma zmarszczki, wiesz, że ma 57 lat i kurczę, o rany. Tak. I byśmy nawet sugerowały w naszej książce. I ty się pokazujesz, Saro. I ty się pokazujesz. Stara Jessica Parker, tak. Od razu, żeby było wiadomo, w co gra. Tylko po angielsku to się tak dobrze nie przetłumaczy. Mhm. Tak. Sara old no wiesz, ona się może nauczyć polskiego w sumie, wiesz. Jest, wszystko może, no. Tak. Masz 57 lat, możesz wszystko. Tak. Mówię, Saro. Staro. Zastanawiam się tak naprawdę, czy mamy szansę, czy jesteśmy bez szansy i żeby jakby też wprowadzić naszych widzów w to, jak wy myślicie o zagadnieniu starzenia się bez godności, to może przytoczę tematy, które wynikają z tytułów poszczególnych rozdziałów, bo te rozdziały też są tak zrobione, że nie wiem, zaraz zapytam o tą waszą technikę pisania, czy wy byłyście cały czas w kontakcie, czy po prostu dawałyście sobie nawzajem przeczytać to, co każda napisała, bo widać wyraźnie, która z was jest autorką poszczególnych rzeczy, ale mamy tutaj takie zagadnienia jak przeźroczystość, no to o tym trochę mówimy, tak, że kobieta w pewnym momencie staje się przeźroczysta. Inni nazywają to pięknie smugą cienia. No, generalnie przestaje być obiektem zainteresowania seksualnego, często zostaje zwalniona z pracy lub też nie ma szansy na awans w tej pracy, którą wykonuje, no bo przecież są młodsi i zdolniejsi. Z czym to się jeszcze wiąże? Aha, szykuje się rola jej babci, tej... koszmarowi bycia babcią poświęcacie dosyć sporo miejsca w tej książce. Z czym się jeszcze przeźroczystość wiąże? No wiesz co, to jest też wyzwalające w pewnym sensie, bo my jesteśmy takie polianny, staramy się zawsze znaleźć pozytywy w tych negatywach, więc plusem tego, że jesteś przeźroczysta, to jest taki, że możesz sobie iść goła po ulicy i nikt cię nie zauważy. Ja trenuję, jeszcze nie wyszłam goło, natomiast chodzę z psem na spacer w koszuli nocnej. A mieszkam w centrum Sopotu, więc dużo tam ludzi przechodzi i nikt jeszcze się nie zorientował, że to no, tak ale też jest. Moda sprzyja temu chodzeniu, tak? Że twoje koszule prawdopodobnie nadążają za modą no, boho. Tak, ja bardzo pilnuję, żeby mieć bardzo modne koszule, tak. To tam, wiesz, na co dzień ubrania słabe, ale koszule to strasznie pilnuję. W ogóle tam wyszukuję modnych koszul nocnych.
ta przeźroczystość to jest też czasami, tak mówiąc, już przenosząc to na przykład na takie poczucie własnego ciała, czego też nas nikt nie uczy, kontaktu ze sobą i tego, że to ciało jest ważne, bo możemy się pośmiać, że nas nie widać, ale na przykład 50-letnia Katarzyna Nosowska, no bo ona postanowiła, że ona będzie zawsze około 50. Od momentu, jak skończyła 50 lat, to będzie już zawsze kobietą około 50. Mówi, że przeżyła 46 lat swojego życia, czy 7, mając wyłącznie głowę, że jakby nie miała niczego innego. Widziała głowę, na zdjęciach stylizowano jej głowę. No w pewnym momencie jej partner życiowy powiedział jej, że słuchaj, jeżeli ty myślisz, że ja naprawdę ciebie nie widzę, to jesteś w grubym błędzie, to mówiła, bo to, że u was w podcaście, mówiła tak, że skoro się zasłaniasz i to naprawdę nie znaczy, że ja ciebie nie widzę. No i teraz na przykład właśnie ona ma proces odwrotny do przeźroczystości, czyli ona, będąc kobietą koło 50, odzyskała ciało i robi wszystko, żeby być widoczną. Nie, to ja bym tutaj, to ja chciała powiedzieć, bo to są zupełnie dwie różne rzeczy. Naukowcy amerykańscy stwierdzili, że przeźroczystość to jest... Jak mówisz naukowcy, to od razu poprawiasz okulary. Naukowcy amerykańscy, to prawda, Ewka, to chodzi o to, że przeźroczystość swoją drogą, świat cię przestaje zauważać, ale właśnie, ty w końcu sama siebie zauważasz, więc to jest takie wyzwalające. Dlaczego ona miała głowę? Bo był ten taki, tylko głowę, bo był ten taki strach przed tym, jak ocenią jej resztę ciała, prawda? A teraz ona ma po prostu to gdzieś i dlatego odzyskuje, no taka jest moja teoria i amerykańskich naukowców. Albo ma gdzieś, albo nie ma gdzieś, albo po prostu pomyślała sobie, że najwyższy czas jednak mieć całe ciało, a nie tylko głowę. Tak, i zaopiekować się tą częścią niewidzialną do tej pory. W ogóle jestem zwolennikiem takiego, znaczy to bycie około 50, myślę, że może być o tyle też wyzwalające, że to jest taki oczywiście bardzo przykry moment. No, nie ma co ukrywać, że to jest jakiś już powód do tego, żeby świętować generalnie, że właśnie jesteśmy bliżej wodospadu. No, to nie, to, przepraszam, to jest właśnie połowa życia, to świętuję. Jesteśmy bliżej niż dalej. Ale to jest też taki moment, kiedy jak już wiesz, że ten wodospad jest i on już jest tak niezbyt daleko, albo jest bliżej niż dalej, to po prostu zadbaj o siebie. Znaczy właśnie jak masz masz problemy z relacjami, to nie wiem, pójdź do lekarza, pójdź na terapię, załatw to ze sobą. Tak. Jeżeli widzisz tylko głowę, to teraz zobacz ciało, bo ono z tobą będzie cały czas. No. Znaczy też tak o tym myślę, żeby zadbać o swój komfort. Już o siebie, żeby zobaczyć siebie, a nie świat, któremu się po prostu służy. Bo kolejnym plusem tego dojrzewania jest właśnie przychodzące nagle takie oświecenie odpuszczenia. Tak. I Boże, ten czas, o którym mówimy cały czas, no to jakby już wiemy, że zamiast 5 godzin na cokolwiek, lepiej przeznaczyć ten bezcenne 5 godzin na coś. Tak. Na przykład na sen. Tak, to albo jest na seks w naszym wieku. Albo na seks, tak. Ale seks też nie jest. Ale można połączyć seks ze snem i z pracą nawet, i myśmy to właśnie też opisujemy w jednym z rozdziałów. Jak połączyć, bo wiesz, trzeba optymalizować czas, jednak wiesz, dzieci, psy, mężowie. A to teraz wiesz, trochę w kierunku sodomii, Magda, kierujesz. Gorąco to też próbowałam sobie przypomnieć dokładnie tę figurę z książki, że można połączyć seks, sen z pracą zwierzętami, jednocześnie. Tak. Zwierzęta bym od tego oddzieliła. No ale zachęcamy oczywiście do tego, żeby sięgnąć po książkę, bo niezależnie od tego, jak będziemy o niej rozmawiać, to i tak ona sama w sobie jest wodospadem. Ale jeszcze bym chciała coś powiedzieć. A propos w ogóle bycia. Nie kończysz bycia, nowego. No. Nie, bycia tu i teraz. Jeszcze tak mi przyszło do głowy, że słuchajcie, strasznie w ogóle, bo to jest w ogóle to, że ja się najbardziej jestem zadowolona z siebie, z całego życia mojego dotychczasowego. Lubię siebie, fajnie jest. Strasznie żałuję, że nie miałam tego, co mam w głowie, jak miałam 20 lat. W ogóle ewolucja jest chrzaniona. My powinniśmy w wieku 20 lat mieć dobre ciała, zdrowie i to, co mamy w głowach teraz. To nic mnie to w ogóle nie interesuje, że my to z czasem nabieramy. Trzeba było tak ewolucję zrobić, żebyśmy to mieli w okolicy 20. Strasznie fajnie mi jest z samą sobą i z Ewką też. I z tobą też, Agnieszka, chociaż ty jesteś jeszcze bardzo młoda. Dziękuję, ale to zdanie rzeczywiście powraca, bo pewnie słyszałyście, ja przynajmniej słyszałam je też od mojej mamy i od mojej babci, że chciałabym mieć młodsze ciało, ale absolutnie nie oddałabym głowy. Tak, jak ja myślę o tych latach, o tych dekadach, kiedy ciągle byłam z siebie niezadowolona, ciągle czegoś od siebie chciałam, ciągle myślałam sobie, że jestem beznadziejna, ciągle myślałam, że jeżeli coś mi się udaje, to jest jakiś cholerny przypadek tylko. Fakt, tak. To jest w ogóle, wiesz, ale dlaczego, nie? Myślę, że wiesz, nawet myślałam o tym, jak to jest, że ktoś może mnie lubić na przykład, albo w ogóle myśleć, że nie jestem jakimś potworem, ja wiesz. Ja cię zawsze lubiłam, Ewusiu. Ja lubiłam twoje książki, bo nie znałyśmy się. Strata czasu, tak, no, ale co jest chyba trudniejsze niż po prostu tak, jednak tutaj ten wiek właśnie sprzyja tego typu ale refleksji. Ale teraz już widzisz, że jeżeli masz z tym problem, to po prostu idź do specjalisty, no, boli cię ząb, idziesz do dentysty. Znaczy ja jestem, naprawdę myślę, żeby
nie przysparzać sobie w tym potwornym świecie dookolnym jeszcze większych kłopotów. Boli cię ząb, wyrwi, boli cię głowa, wyrwi. Boże, jedyne. A potem trzeba odpalić koszty konserwacji piękna, bo konserwowanie piękna to zresztą widać było też w waszej zapowiedzi w mediach społecznościowych naszego dzisiejszego spotkania. No to są sprawy poważne. Po pierwsze, żyjemy w świecie, w którym doskonale wiemy właśnie te słowa botoks i inne rzeczy tutaj się pojawiają, że istnieje 1000 sposobów na to, żeby w wieku lat 80 wyglądać jakby się miało 30. Raczej przeczuwamy... Nie, akurat takich moim zdaniem nie ma sposobów. Nie. No, ale... Nie, no myślę, że takim ekstremalnym przypadkiem, znaczy bycia najmłodszym, jest piosenkarka Madonna, no, ale ona jest naprawdę niedościgła, bo no, jednak wyglądać jak 16 lat w wieku 62 czy 3 to jest, no... Mam napięku z panią Madonną. No, znałam ją jak była starsza w każdym razie. Nie, bo na festiwalu starsza. Dokumentalnym obejrzałam film o Sheenie O'Connor i okazało się, że Madonna dołączyła do tego chóru, który... Disowała ją? Disował Sheenie O'Connor, wyśmiewała jej gest tak, z podarciem zdjęcia i... W ten sposób wypadła, więc jakby masz jakiś inny przykład na... Nie, ale to nie był przykład pozytywny, to był przykład też był negatywny. Myślę, to był po prostu przykład neutralny. Nie, tak. Zapędzenia się w jakąś taką dosyć ślepą uliczkę. No ale myślę, że no rzeczywiście, to wycofuje się z tego, że można mieć 80, wyglądać na 30, ale... Można mieć 80 i wyglądać na 35. Ale jest taki przykład, no skoro już nasza rozmowa jednak biegnie tak, że dajemy dowód na to, że orientujemy się świetnie w popkulturze. Nawet w naszym polskim kraju przykład aktorki, no nie wiem, czy zmieniaj nazwiska, która w Wiedźminie, którego grał Michał Żebrowski, wystąpiła Grażyna Wolszczak. Aha, okej. Okay. No i co? Pani Grażyna Wolszczak od lat mówi o tym otwarcie, że korzysta z efektu zabiegów estetycznych właśnie, nie my chirurgii, tylko bo tak. Ma przyjaciela, który ma ten warsztat estetyczny, więc nie musi wydawać tych pieniędzy. No, może i jest żywym dowodem na to, że właśnie nieograniczony dostęp do tych rzeczy powoduje, że... Pani Grażyno, zapraszam, mam wolny kanał warsztatu. Akurat. Jakby, tak, po pierwsze myślę, że trzeba było się zaprzyjaźnić z przyjaciółmi pani Grażyny, to jasne, ale no, nie każdy da radę. No, w każdym razie no, na pewno jest takim przykładem osoby, która no, wygląda fantastycznie, ale dlatego słuchaj, ale właśnie, jest, że ma dostęp. Ale to jest super, niech to robi, świetnie, chce, potrzebuje, niech to robi, cudownie, że mówi, że to robi, bo najgorzej właśnie, że po COVID-zie na przykład wiele osób, COVID zmienił rysy twarzy, prawda? To była masowa zmiana rysów twarzy. Diety takie, diety redukcyjne. Ja straciłam pamięć przez COVID i smak przez jakiś czas, a niektórzy rysy twarzy stracili na korzyść lepszych rysów twarzy. Albo na korzyść braku rysów twarzy, tak. Bo to jest generalnie taka konsekwencja. Myśmy się w naszej książce, pracując nad tą książką, nad podcastem właściwie, też miałyśmy odcinek o chirurgii estetycznej i powiem ci, że zmieniłyśmy nieco nastawienie, takie wiesz, trochę bardziej byłyśmy najeżone, prawda Ewa? A jednak pogadałyśmy z Ewką Sarnowicz z Twojego stylu, z szefową działu Beauty i ona nam powiedziała, żebyśmy się odwaliły od tych kobiet, które robią sobie, tylko że wszystko trzeba robić z głową i u dobrego lekarza, bo potem jesteś w programie, uwaga, że jeden cycek ci lekarz zrobił tu na czole, bo no, ramka mu się omsknęła. A drugi zamiast ogona masz na tak. Przykład. Postraszyła was, ponieważ myślałyście, że dzwonicie po odpowiedź, jak zatrzymać starość, a ona wam powiedziała, że to się nie zatrzymuje. Tylko trzeba było się tym zająć, mając lat 20 kilka. Tak. Więc my chyba idziemy, wiesz, takie starzenie się wisząco-zmarszczeniowe, ale szukamy tanich sposobów. Tak, i właśnie to można zobaczyć w waszych mediach społecznościowych. Zresztą koszty konserwacji piękna, już sama konserwacja piękna, myślę, że jasno daje przedsmak tego, w jakim tonie utrzymany jest ten rozdział. Poza tym można się decydować na piękno wewnętrzne, albo na piękno zewnętrzne. Tylko okazuje się, że piękno wewnętrzne jest naprawdę tak samo kosztowne, jak piękno zewnętrzne. Joga, psychoterapia, wiesz, no to są też koszty. Łykanie czekoladek ze złotem, żeby mieć wymoszczoną złotem, na przykład jelito. Tak, o tym nie ja słyszałam. Ja też nie, ale teraz wymyśliłam i raz, dwa, trzy zamawiam. Świetne, chociaż no. To... Potem ci robią, słuchaj, gastroskopię, lekarz mówi, jak pani ma po prostu złote jelito. Ależ pani błyszczy. Ależ pani błyszczy od środka. Tak, od środka, pani, tak. Jest pani magiczna. Sport, to też jest taki oczywiście mit, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Inni, którzy uprawiają sport, wiedzą, że no, najłatwiej stracić zdrowie właśnie angażując się w sportowe działania, no ale jak rozumiem, w waszym duecie to Ewa jest po prostu osobą, która rozumie sport. Tak. Magda sport natomiast jest osobą, która rozumie nieuprawianie sportu i mimo to się dogadujecie. Tak, bo ja Magdę namawiam na sport, prowadziłam ją na najdłuższy spacer w jej życiu. Kilometr.
Nie, no to były 3 kilometry i był sklep potem Na końcu. Z wyszynkiem, więc to była taka motywacja. Tak, tam jest papier. Magda, tam będzie, na pewno będzie wina. Magda mówi, ale będzie biały? I poszłyśmy. Tak, tak, ale nie było. Była wiśniówka, ale jakoś przeżyłam. Ale wiesz co, to jest wspaniałe moim zdaniem w naszym duecie, że my się tak bardzo różnimy, bo jakbyśmy były takie same, to przecież sama mówi, że w tej książce widać, która co napisała. To jest świetne, to jest wartość dodana. No, ale jest to też podpisane, dlatego się tak zorientowałam. A, też. Dlatego. No, tak. Te zdjęcia, prawda? Zdjęcia mnie naprawdę dziwiły. Tak, tak, tak. A, myślałam, że po prostu się tak różnimy pięknie. Nie, ale chodzi o to, wie, że no, różnimy się pięknie. Ja jestem trochę bardziej postrzelona w naszym związku. Ewka jest bardziej damą. I ja uczę Ewkę luzować gumkę w gaciach, a Ewka mnie powstrzymuje, bo ja za bardzo po bandzie chciałabym jechać. Przekraczam często tę cienką, czerwoną linię. I w sporcie to jest tak, że sport jest jakimś... Jakby Pan Bóg chciał, żebyśmy uprawiali sport, to byśmy się rodzili z łyżwami na nogach na przykład, prawda? A Ewa uważa, że nie, że przyczepiasz łyżwy. Ja się urodziłam w łyżwach. W łyżwach. Mama do tej pory... Tak, wspomina te ząbki, które się zahaczyły o miednicę. Także po prostu sport mnie nie lubi. Sport. Trenowałam jeden sport, nie wiem, czy wspominałam. Strzelectwo sportowe, bardzo dobre. Tak. Tylko, że kondycji to żadnej nie daje. Natomiast satysfakcję niesamowitą. Umiem strzelać i mam świetne oko. A rowerek treningowy dalej macie, czy...? Mamy i jest to nadal znakomity wieszak na pranie. Tak. Ja mam bieżnię w domu i na niej też można wieszać różne rzeczy. Na bieżni? Tak. To znaczy ona ma takie rączki na bieżni. Tak. A poza tym jakbyś przyczepiła klamerkami do bieżni, jakby się tak obracało, to by szybciej schło. Ewka, pomyślałaś o tym? Ja przyjdę, to ci pokażę, jak wykorzystać bieżnię. No można byłoby też na niej biegać po prostu i suszyć mokre prześcieradła i inne rzeczy, biegnąc coraz szybciej. No ale no właśnie, no, to trochę to jest taki kontrowersyjny rozdział, więc trzeba przestrzegać się przed tym rozdziałem, bo no, Ewa też o swoich różnych przygodach sportowych opowiada, na przykład o no, graniu, bardzo długim graniu w tenisa, tak, które kończy się po 17, więc jakby to można traktować trochę jako nadmiar sportu. Tenis trzeciego wieku. Tenis trzeciego wieku, więc jest to rozdział też trochę, no ostrzegam przed nim tych, którzy naprawdę żyją zgodnie z zasadą w zdrowym ciele, zdrowy duch i im to wychodzi i nie muszą suszyć na swoich sprzętach do uprawiania sportu bielizny, ani wieszać jakichś innych rzeczy. Torebki. Paski, torebki. No tak, to tak. To myślę, że każdy już sobie sam wymyśli, co może powiesić. Kwestia wagi, to też jest taka kwestia, o której nam... No, znaczy wiadomo, że stres jest nam wmawiany cały czas, być może teraz już na fali jednak szczerze prowadzonych i coraz chętniej podejmowanych przez bardzo młodych ludzi tematów ciało pozytywności, czy jakiegokolwiek innego pojęcia użyjemy. Osoby, które nie są normatywne albo zmagają się z otyłością, przy czym z kolei tutaj ja mogę się powołać na badania polskich naukowców. 7 milionów osób w Polsce choruje na otyłość, 20 milionów ma nadwagę, czyli 27 milionów w sumie dotyka to zagadnienie. A ile jest Polaków w Polsce? 38 milionów. O Boże! Czyli więcej niż połowa Polaków ma albo nadwagę, albo choruje na otyłość. Przy czym mówimy, że choruje na otyłość, a nie jest otyły, tak samo jak no, ktoś żyje z niepełnosprawnością, a nie jest niepełnosprawny, bo to jedna z tych stygmatyzujących form. Ale nie o języku. No, masz być szczupła, masz być piękna. Tak. W naszych czasach, w czasach naszej młodości jednak zdradzę, że dzielimy podobny czas doświadczeń pierwszych. To było oczywiste, że piękny to szczupły. A nieoczywiste było to, że ciało się zmienia i że zwłaszcza ciało kobiety no, w pewnym momencie wymyka się spod kontroli. Tak, znaczy ja absolutnie się z Tobą zgadzam. Myślę, że to jest w ogóle problem i to jest problem społeczny. I im bardziej kobiety są pod presją, tym bardziej znajdują milion sposobów, żeby się, tym bardziej są chore. Żeby się najeść. Żeby cokolwiek, żeby po prostu dokonać jakiejś autodestrukcji związanej z tym, że są pod tak gigantyczną presją. I to się po prostu nakręca taka spirala. Myślę, że bardzo byłoby dobrze, gdybyśmy ten problem traktowali jako problem medyczny i żeby można było znaleźć, jak to się mówi, kompleksową pomoc. Tak. Myślę, że my jesteśmy z Magdą przykładem takiej harmonii. No, jesteśmy... Ale nie harmonii, że zgody, tylko instrumentu harmonii. Tak, że się po prostu poszerzamy i zwężamy. Chuda. Tak, że na przykład człowiek się budzi rano i nigdy nie wie po prostu, jaki ma rozmiar. Wiesz. Na szczęście ma szeroki wybór już strojów, dzięki temu, że to się powtarza. I że można się przygotować na kolejną fazę cyklu. Ja właśnie mieć w jednym rozmiarze garderobę, wiesz, żeby po prostu nie musieć mieć tylu ubrań, wiesz, bo zawsze taki minimalizm
Szafa kapsułkowa. Szafa kapsułkowa. Tak. A ja bym chciała jeszcze coś powiedzieć, bo to jest tak, że ta książka to nie jest poradnik, proszę Państwa, że proszę się nie bać, bo ludzie się boją, że to poradnik. Nie. To są nasze zmagania z naszymi stereotypami, z naszymi obawami, z naszymi strachami, z naszymi ciałami. Tak. To, że my tutaj mówimy o ciało pozytywności, to nie znaczy, że na przykład ja jestem ciało pozytywne wobec siebie. Ja chcę być chuda. To mi kompletnie nie wychodzi. Teraz akurat jestem w tendencji zniżkowej, ale naprawdę przed chwilą miałam 16 kilo więcej, więc ja naprawdę się z tym zmagam. To dokładnie opisuję moją drogę. Jestem królową efektu jojo. Nałożyłam sobie koronę królowej efektu jojo i wcale siebie nie lubię w tej drugiej fazie. Nie potrafię sobie powiedzieć, no Magda, lub się. Ale staram się zrozumieć. Ale natomiast jak ktoś siebie lubi, chyba że to już jest naprawdę chorobliwe, no to taka otyłość, która już zagraża życiu, no to wtedy tak, już trzeba kochać, tak, wspierać problem, i pomagać. To takie też wahadło takie, prawda, że, że najpierw uważamy, że na pierwszych czterech stronach magazynów dla pań uważamy, że no bądźmy dla siebie bardzo dobre, a na ostatnich stronach pokazujemy ubrania w rozmiarze zero i właśnie to jest moda, która jest lansowana. Albo na pierwszych stronach opisujemy panią, która wiesz, no, ma nadwagę, która zagraża jej życiu, ale mimo wszystko na ostatnich stronach znowu pokazujemy tą, tak. Wiesz... A jak jest już pokaz mody z osobami nienormatywnymi, to robimy z tego taki szał i wow, że patrzcie, jesteśmy wspaniali, nasz magazyn pokazuje takie osoby, a w następnym numerze tak już są takie osoby, co jakby były wyjęte z trumny, ale to też jest nieładne, bo i to tak długo leżące w tej trumnie, bo to jest, one też są nienormatywne i to tak nie wolno o nich mówić. W mieście, które Ewa zna bardzo dobrze, nie wiem jak ty dobrze je znasz, czyli w Nowym Jorku, będąc pierwszy raz w życiu. Bardzo dobrze, byłam Sewką, wszystko mi pokazało. No właśnie, więc ja byłam już po lekturach książek Ewy. Właściwie w każdym sklepie, do którego się wchodziło, manekiny tak zwane prezentowały wszystkie możliwe, że tak powiem, formy czy też kształty ludzkie. W pierwszym robiłam zdjęcia, bo myślałam sobie, ale przyjechałam do świata ten. Ale w kolejnych już zobaczyłam, że po prostu jest to, że tak jest. Więc to też się zmienia szczęśliwie i no, jestem pełna nadziei a propos wielu takich elementów, które są zewnętrzne i które właśnie można przewalczyć, powiedzieć, słuchajcie, będziemy od dzisiaj pokazywać ludzi w całym ich bogactwie, będą starsi, młodsi, kwadratowi, trójkątni i jacyś. Bardziej mnie martwi ta kwestia tego, co jest w nas w środku, czyli tej wolności wewnętrznej, o którą możemy walczyć, no ale tego w tej książce nie brakuje, bo cała ona jest właśnie emanacją tej waszej wewnętrznej swobody. Zaraz się skończy nasze spotkanie i nas zapytam, jak wy tę książkę pisałyście, więc od razu uwzględnić odpowiedź na to pytanie. Chciałam zapytać, czy nie wydaje ci się, że my za dużo powiedziałyśmy o sobie, że ta książka nie jest zbyt ekshibicjonistyczna, bo ja mam takie poczucie, że być może. Być o nas. Ale ja właśnie w takim razie, jeżeli nie powiedziałam tego teraz, to powiedziałam to zapowiadając nasze spotkanie, uważam, że to jest, że dla was w ogóle podcast i ta książka jest super okazją, żeby w końcu mówić o sobie. Mówiłam to też przy was. Tak, powiedziałam. I z dużą... Inaczej, obserwując Magdę w mediach społecznościowych, wiem, że ona swój oko reporterskie wykorzystuje też do opowiadania o sobie i o sytuacjach z dnia codziennego, więc to, że umiesz taką narrację, mnie nie zdziwiło. To, że jest ona w tej książce, mnie nie zdziwiło, ale też z dużą jakąś taką łatwością przyjąłam twoją perspektywę opowiadania o domu, o synach, o ogrodzie. Nawet mi się śnił ten ogród pożerający właściwie dom. Jedyna ulga w tym wyschniętym trawniku, który gdzieś tam, jak rozumiem, wyłania się gdzieś za tych krzaków i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że no, to jest też taki element spuszczania tego powietrza, tak poukładane panie reporterki. Wydaje mi się, że jestem do poukładania jest mi bardzo daleko. Znaczy naprawdę super bardzo daleko do poukładania. I w tym Magda jest bardziej poukładana życiowo niż ja. Ale jestem po prostu spod znaku panny, to jest oczywiste. A ja wiesz, jadę tutaj metrem do Warszawy, w centrum Warszawy i naprawdę to nie jest pierwszy raz, kiedy używam metra i wsiadam i jadę z powrotem, wiesz, w kierunku domu. No, takie rzeczy mi się zdarzają. Mama, gdzie by się to w życiu nie zdarzyło. Nie, nigdy. I ja nawet w Nowym Jorku sobie radzę w metrze. Nie, w Nowym Jorku też sobie radzę, bo wiem, że tam grozi mi, wiesz... Tam jest łatwiejsze metro niż w Warszawie. Tak. A jakbyśmy tę książkę pisały, wiesz co, ustalałyśmy tematy i dzieliłyśmy się, że na każdy temat każda z nas napisze... To po warszawsku dobrze mówisz. Tak, napisze zadany temat i wysyłałyśmy to do siebie i za każdym razem
prawdziwe siostrzeństwo, czy siostrzeństwo? Siostrzeństwo. Siostrzeństwo. Dzwoniłyśmy do siebie i mówiłyśmy, Jezu, jakie to jest świetne, co napisałaś, genialne. I tak tam jakoś szło. Bo my w ogóle się, bo to nie jest tak, że my jesteśmy boys bandem, albo wiesz, staro babo bandem. Albo z takim, który K-popu którym nas ktoś, wiesz, zrobił jakiś taki, wiesz, ranking, czy to nie ranking, to się nazywa, ale... Komputer nas wylosował, jak inżyniera algorytmu. Połączył nas algorytmu. Bo to jest coś, no, też sprawą związaną z tym wiekiem, w którym jesteśmy, jest to, że sięgam po jakieś słowo do pudełka, gdzie ono zawsze tam było i teraz, wiesz, sięgam i tam go nie ma. Mhm. Nie chodziło mi o żaden ranking, tylko o to, że to nie było tak, że ktoś przyszedł i mówił, że szukam starych bab do napisania książki. My po prostu się z Magdą znamy jak łyse, jeszcze tak. Nie, jeszcze nie, ale konie i się po prostu bardzo lubimy. I to, jak my rozmawiamy na co dzień ze sobą, kiedy jesteśmy, to się niespecjalnie różni od tego, co Państwo będziecie mieli przyjemność. To ja jeszcze coś powiem. Przyjemność przeczytać w książce. Tak. Skąd się wziął powiedzenie łyse konie? To musicie jakiś, napiszcie to kiedyś, jakiś dobrze. Reportaż o tym zróbcie. Słuchaj, ta książka to jest tak naprawdę, my tak rozmawiamy, to jest zapis naszych rozmów i nasze te smutne takimi książki... Takimi pięknymi językami rozmawiasz na co dzień. Tak. I te nasze smutne książki, które piszemy, te reporterskie, które będziemy nadal pisać, bo my nie rezygnujemy z pisania smutnych książek na tanim papierze, to tam my nie jesteśmy normalne, tam my się ograniczamy. Ile bólu i cierpienia masz, kiedy piszesz jakiś reportaż i wiesz, że ważniejszy jest bohater, o którym piszesz, a nie ty. A tu, proszę, taki bohater, my najważniejsze. Ja nie mam wspaniałe uczucie. Ja w ogóle też nie mam takiej potrzeby zazwyczaj mówienia o sobie w takim wymiarze, no ale tutaj to puściły, wiesz, wszystkie ten wodospad generalnie. Jeszcze ten, nie ten ostatni, ale taki poprzedni. A kiedy Magda ujawniła historię, no powiedziałam, dosyć oryginalną swojej rodziny. Mówisz o moim dziadku? Tak, nie poczułaś, Władku? Że to jest temat na to, żeby tam zgłębić sagę rodu Grzebałkowskich? Podwójne życia, no nie podwójne rodziny. Nie czytałam tej książki. Nie czytam, tylko zastanawiam się, dlaczego myślałam, że na mnie patrzysz, a to na ciebie myślę, patrzę. Tak, bo że ja mam zgłębiać dziadka Władka? No tak pomyślałam, że fajnie byłoby, gdyby ktoś jednak z dystansem pewnym zabrał się za temat. No, Magda może być zaangażowana. Ja napiszę o twoim dziadku z Sosnowca, ty napiszesz o moim mój dziadku. Żaden z moich dziadków nie mieszkał w Sosnowcu. Znajdziemy jednego. Tak. Dziadek był bardzo oryginalny, też polecam. No więc co, kończymy nasze spotkanie, bo czas przebiegł szybko. Nie wiem, jak Bernard sobie radził. Ale Agnieszka zostanie, jeszcze będzie mogła cię przepytywać tutaj. Nie miałam czasu, nie miałam czasu patrzeć, jak Bernard sobie radzi. Więc tak, to jest książka, po której, to znaczy nie grozi od razu zestarzenie się, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że to jest książka, która może wyprowadzić na manowce, bo uśpi pewne właśnie takie pewne mechanizmy, jeżeli ktoś się w sobie ma. Bo też zakładam, że jest naprawdę liczna grupa ludzi, którzy mają to głęboko w nosie, czy mają lat 20, 30 czy 50, ale są to mężczyźni, tak bym to dokładnie. Powiedziała, zwłaszcza mężczyźni u władzy, więc to oni w ogóle już nie muszą mieć wieku, bo czas dla nich nie istnieje, liczą się tylko ich stanowiska i garnitury. Bardzo dużo się śmiałam, bardzo dużo się wzruszałam, no, pewnie w sposób jakiś tak naturalny przez bliskość doświadczeń. No, bardzo po prostu dobrze się czułam w świecie tej książki. Co więcej, teraz mimo, że jest wyczytana i pozakładana w różnych miejscach, wracam sobie po prostu do jakiejś części i prowadzę własną grę, czyli grę pod tytułem Na wyrywki, czytanie i zgadywanie, czy to pisała Ewa, czy to pisała Magda. Szczerze mówiąc, nie jest to skomplikowane, bo jednak też wasz sposób opowieści... Bo w moim tekście jest napisane Ewa mówi coś, a w Ewy tekście, bo Magda mówi coś. I potem trochę też, no i u ciebie też dosyć często są te nawiązania do tego, że czegoś nie pamiętasz, albo grozi ci, że nie zapamiętasz, po czym cieszysz się, że jednak ci się udało zapamiętać. Mhm. Masz taki... Ja nie pamiętam tego w ogóle. No tak, ty tego nie pamiętasz, ale zaznaczasz generalnie żarty, to ciekawa technika. Ewa natomiast ukrywa je inteligentnie, po prostu człowiek się śmieje. O, Ewa inteligentnie, dziękuję ci, Agnieszko. Kiedy się do nich Magda jest naszym rzecznikiem prasowym. Tak? Jest, tak. Czyli zadarłam teraz z rzecznikiem, tak? To jest jakby... Nie, co ty przekroczyłam cienką czerwoną linię? Nie. Dobra, to oddaję wam teraz głos na zakończenie. Proszę, powiedzcie wszystkim, którzy jeszcze nie są przekonani, dlaczego mogliby... A, bo jeszcze są fantastyczne zdjęcia. Tak, o rany. O tym nie powiedziałyśmy. No, głównie dlatego trzeba kupić tę książkę. Bo to jest tak, jak się komuś nie chce czytać tej książki, to polecamy, żeby kupić z powodu ilustracji, bo ona jest naprawdę pięknym przedmiotem i może to być taka książka table book, tak? Taka stolikowa książka. Co nie jest przypadek, że używaj słowa po angielsku, bo ilustrację i tę formę graficzną zrobiła Agata Endo-Nowicka, mieszkająca w Nowym Jorku. Tak.
Tak, otóż. Tak, mhm. Jakby dla... Stąd ten table. Agatę, tak, tak. I, mhm. I to było taki strach, czy ona przyjmie. Czy się zgodzi, zgodziła się i jesteśmy zaszczycone i dumne. Agata, naprawdę. I w tej książce jest taka pewna tajemnica. Weź otwórz pierwszą okładkę, pierwszą stronę, odegnij okładkę i tam jest pingwin i to jest taki sekret dla Państwa. Pingwinek, jak ktoś będzie czytał, więc zachęcamy do lektury naszej książki, choćby ze względu na zwierzątka. Choćby ze względu na pingwina. Ten pingwin się powtarza też na drugiej stronie, tutaj też ujawnię drugą. No bo jeden jest mój, drugi jest Magda. Tak, tak, tak. Nie dzielimy się. I sesje zdjęciowe w różnych, naprawdę różnych ujęciach. W której formule się czułyście najlepiej? Magda, Ewa? Tak, ja Amy Winehouse. A ja Frida Kahlo. Ze względu na tragizm właśnie losu. Skomplikowaną osobowość. Wyrywanie się z okowów społecznych. Trudne. No. A ja ze względu na to, że ona miała wszystko w nosie. Tak, bo znaczy, dosłownie nawet w pewnym sensie. Ona w ogóle nie miała tego w nosie. Miała... Ona już po prostu nie miała nosa. Amy Winehouse jest właśnie w tej wersji tutaj, Magda jako Amy, a Ewa jako Marlena Dietrich, tak. Która swoją drogą dawno, dawno temu, co też można wyczytać w przepięknym reportażu jej poświęconym, stosowała właśnie, wystosujecie w mediach społecznościowych taśmy papierowe, żeby jakby robić tani lifting, a ona stosowała szpileczki, nie wiem, czy pamiętacie. Jezus, gdzie? Tak, no jak to gdzie? Na głowie. Przed koncertem, to jest bardzo dobrze opisane w książce. A tej córki, teraz... co jeszcze nie czytałam, bo pisałam tę książkę. No tak, tak, ale jest to opisane w książce... Angeliki? Dokładnie. Kuźniak. Angeliki Kuźniak, jest opisany jej występ w Warszawie, kiedy najpierw sobie po prostu szpileczkami podciąga głowę, ma przygotowaną już tubkę z antybiotykiem, to będzie na potem, nakłada perukę, także no nie widać, że tu jesteś naciągnięte. Przepięknie wygląda przez cały koncert, przychodzi z koncertu, zdejmuje perukę, wyciąga szpileczki. Ale ona wbijała w głowę te szpilki? Tak, w skórę głowy, naciągała ją po prostu, w życiu. Smaruje rany antybiotykiem. I następnego dnia nie idzie do klubu. Tak, no. Idzie do klubu na spotkanie z ludźmi, którzy ubierają udział w festiwalu filmów dokumentalnych, po czym metrem wraca do domu. Nie tam, gdzie trzeba, nie tam, gdzie mieszka. Nie trafię. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie. I no i cóż, miałam Wam oddać głos na zakończenie, więc proszę, oddaję Wam głos. Kto ma sięgać, a kto nie? Może kogoś ostrzeżą przed tą książką. Zachęć. Ludzie bez poczucia humoru, nie czytajcie tej książki. Tak, to będzie dla Was katorga. To będzie dla Was katorga. Nie mam, miałyśmy takiego jednego pana, bo ta książka w ogóle, nasz ten podcast, takie gadanie, to nas bardzo zaskoczyło, że miałyśmy taki naprawdę pozytywny odbiór. Tylko jeden pan taki, to był pan, który powiedział, tak. Boże, a cóż ciekawego do powiedzenia mogą mieć podstarzałe... Pięćdziesiątki. Tak. No to myśmy mu pokazały. Właśnie. No właśnie. Dla takich ludzi warto robić podcasty i pisać książki. Tak. Bardzo Wam dziękuję. Ewa Winicka, Magdalena Grzebałkowska. Jak się starzeć bez godności? To nasze dzisiejsze polecenie. Wspaniała lektura, a właściwie taka książka do trzymania blisko siebie. Chociaż nie jest to poradnik, raz jeszcze to podkreślmy. Tak, zdecydowanie. Dziękuję Wam za spotkanie podczas targów naszych, empikowych i do zobaczenia gdzieś na szlaku starości. My zapraszamy do naszego podcastu. Tam co tydzień macie dużo złota jest. A gdyby ktoś chciał zupełnie na serio poczytać, jak się przygotować na starość, to polecam dedykowane właśnie temu tematowi opowieści Ewy Wojdyło, wspaniałej psycholożki, kobiety zaawansowanej wiekiem, tak. Która zawsze powtarza, że na starość, do starości trzeba się przygotować, bardzo dobrze przygotować. No właśnie. No i proszę bardzo. Jak z botoksem trzeba zacząć, mając lat 20. To już my znikamy i teraz zajmiemy się swoimi sprawami. Idziemy na botoks po prostu. Szybki botoks, a potem do klubu filmowego. Tak. Pa! Pa! A nas nie widać, tutaj widać możemy tylko, kurczę, wiesz. Nas widać tylko. Nie widać. Słuchajcie. Dobra, to jeszcze możemy rozwiązać konkurs. Przypomnę, że szukamy zdjęć, które wiążą się i z naszymi targami, i z książkami, które podczas nich się kupuje. No i oczywiście z herbatą Lipton. Mamy już zwycięzców dzisiaj. Pierwsze miejsce to jest zdjęcie, które nadesłał do nas pan Maciek. Mam nadzieję, że to zdjęcie teraz widać. Miejsce numer dwa to Paulina czy Polina?
No, tutaj później wyjaśnimy, ale myślę, że autorka tego zdjęcia doskonale je rozpozna. A miejsce trzecie to zdjęcie nadesłane do nas przez Karolinę. Widać? To super, gratulujemy zwycięzcom i oczywiście zapraszamy do konkursu. On cały czas trwa, a zasady na naszej stronie internetowej. Jeszcze szybka prognoza pogody na jutro, bo oczywiście przez cały dzień będziemy tutaj rozświetlać cały kraj i cały świat, bo przecież jesteśmy online, więc dostępni w każdym zakątku naszego globu z internetem. Opowieściami o kolejnych książkach, między innymi Anna Dziewit-Meller, Niewidzialne biblioteki, książka, którą już zaczęłam czytać i z pewnością będę słuchała opowieści Agaty Twardoch o architektach. Będzie też Marcin Prokop i generalnie bardzo dużo propozycji, które wiążą się z literaturą i taką, która lubi nas zabierać w jakieś dalekie klimaty i strony, których na co dzień nie dotykamy, i taką, która jest bardzo blisko nas, chociażby jak ta książka, o której przed chwilą rozmawiałyśmy z Ewą Winicką i Magdą Grzebałkowską. Jutro widzimy się ponownie. Do zobaczenia, miłego wieczoru z lekturą. Na program zaprosił sponsor, producent herbat marki Lipton. Odwiedź targi książki Empiku dostępne na empik.com i w salonach na terenie całej Polski. Na empik.com zdobądź nowości wydawnicze z rabatami do minus 50%. Jesteś klientem Empik Premium? Skorzystaj z darmowej dostawy oraz przyjdź do naszych salonów, w których czekają dodatkowe promocje. Chcesz więcej? Weź udział w kilkudziesięciu spotkaniach z autorami najważniejszych premier oraz wejdź na empik.com i sprawdź, jakie inne atrakcje dla Ciebie przygotowaliśmy.